Przy tym odcinku będzie trzeba łatki, czyli nowa smet. Tutaj pisze, że smet jest firmą Flex, typ Martin Germana, czyli wyprodukowano w Niemczech. Tutaj jest opisana cena, czyli 55 zł. Tutaj pisze oryginal. Tutaj pisze Nav Classic i tutaj pisze, że jest 5 metrów. I tutaj pisze waga psów. Dobra, tutaj mamy coś po innych językach. Tutaj znowu pisze Martin Germana, czyli wyprodukowano w Niemczech. Tutaj pokazuję jakieś obrazki, jakby ktoś nie mógł doczytać. Tutaj mamy kod kreskowy i mamy po różnych językach napisane smyć dla psa, coś takiego, ale nie ma po polsku. Przechodzimy do rozpakowania. Dobra, tutaj jest takie coś i tutaj się to otwiera, poczekajcie. Dobra, więc jak widać otworzyłem to, możemy sobie smyć otworzyć, poczekajcie. To trzeba tak zrobić. Poczekajcie, no jak widzę działa, bo to jest nowa smycz, poczekajcie, coś tutaj się stało. Dobra, to trzeba chyba rozerwać. Patrzcie, coś nie da tego otworzyć, to trzeba to rozerwać. Rozrywamy to. I mamy smycz. I dobra, akurat tutaj mam coś takiego, poczekajcie. Tutaj trzeba nałożyć ją obroże, bo łatka już ma obroże, tylko trzeba... Tutaj trzeba mieć obroże, ale ja akurat ją mam, poczekajcie. Dobra, tutaj akurat musimy to, tutaj mamy coś takiego. Tutaj to się tak zajmuje. Jak widać mamy obroże. Tak ona wygląda, ale ona chyba dla mojego psa nie będzie dobra, bo mój pies ma chyba mniejszą szyjkę, więc to sobie rozepniemy. I damy jej obroże. Tutaj jest obroże mojego psa, jak widać. I tutaj mamy to. W sumie jest to taka sama wielkości, sobie sami zobaczcie. No dobra, lepsza jest ta, bo mój pies ma tylko mniejszą szyjkę i ma jakieś 2 latka ponad. I dobra, więc czekajcie, kładziemy to tutaj. Będzie pasować i teraz idziemy zabrać mojego pieska i pójdziemy z nim na spacery. Zobaczymy, czy będzie zadowolona z tej nowej. Chcę powiedzieć, że tutaj mam instrukcję obsługi, nawet tutaj piszę. Jak widać jest po polsku i mamy instrukcję. I tutaj mamy pokazane, że musimy na szyję nałożyć, tutaj możemy pociągnąć. Tak możemy, tutaj mam po prostu instrukcję. Nie możemy jej puszczać i nie możemy ją tak kręcić sobie. I nie możemy zawijać, żeby ona tak szła. Dobra, więc teraz zapinamy. Dobrze, widzę, zapinamy łapkę. Tutaj ładnie. No, bo ja wcześniej miałem taką czerwoną, ale ona się jest po prostu zepsuta. Ja już zacięła się, coś to się wyjdzie. No bo żeby było to kupione oddzielnie, gdyby coś. Czekajcie, o kurczę. Dobra, tutaj trzeba zrobić tak. Tak. Dobrze, jest zapięta. Będziemy na dworze za 3, 2, 1. Więc jesteśmy na dworze. Teraz zobaczymy na oko, czy ma 5 metrów. Wiecie, tak ogólnie możemy tak ciągnąć. I to jest ogólnie maksymalnie rozciągnięcie. Próbuję mocniej, to się nie da. Poczekajcie. Więc mocniej smyczy nie można rozciągnąć. I chcę powiedzieć, że tutaj mam blokadę. Jak ktoś nam ucieka, to możemy zablokować. Już nie możemy mocniej na przykład tej smyczy rozciągnąć, nie będzie wam uciekać. Patrzcie, tak? I nie może dalej, a tak? To może. Odblokowałem. I sama smycz wygląda ładnie, jest lekka. Ma kolor czarny, ładnie wygląda. I z taką smyczą będziecie ładnie wyglądać. Dobra, i w sumie jest dobra jakość do ceny. Zatrzymam na chwilę, tutaj jeszcze mam taką linkę, jak widzicie. Jak to dobrze złapią, to tego nie widać, ale to jest dobrego materiału dosyć wykonane. Więc nie powinno tak się poniszczyć. I akurat nie będę testować tego materiału, czy jest odporny na upadki, czy się zarysuje, czy nie, bo to byłoby bez sensu. Ale myślę, że raczej jest odporne. Dobra, kiedyś miałem taką samą smycz, tylko że w kolorze czerwonym.
i ona była tutaj większa trochę, a to jest mniejsza i jest dobra dla mojego psa, jak widać mi pies jest, nie wiem, zimno mu jest, ma ogonek na dół, mu się nie podoba, że jest zimno, ale to nie jest wiosny, tylko pogody. Możecie sobie spokojnie biegać, jak widać, więc teraz się przebiegniemy. Jak widać, łatka trochę biega, ale nie chce biegać. Jak widać, biega trochę. Jak widać, ciągnie mnie teraz. Idziemy szybko, w stronę zatrzęsienia, ale nie zmieniam statywu. I tak sobie to dam poradę. Nie idźcie do Chińczyka, nie kupujcie jakieś smyczy za 10 zł, czy za 20. To są jakieś tanie, biedne smycze. I na przykład Flexi, no to czujesz, że to jest dobra smycz, że ma dobry materiał i będziecie zadowoleni. Będzie służyła na jakieś, nie wiem, 5-10 lat. Tylko wtedy, jak będzie rosnąć, to trzeba obroże wymieniać. A taka mniejsza, no to szybko się zniszczy, bo ma gorszy materiał, będzie się szybciej rysować. Oczywiście to też się na pewno będzie rysować, ale wolniej niż te chińskie. W sumie opłacało się wydać 55 zł za taką smycz. Gdyby to sam inwestowanie na pieniążki. Wydaję sobie własne pieniążki na tą smycz i jestem po prostu zadowolony. Ale gdyby co, to obrazy dla psa też kupiłem ze swoich pieniędzy. Więc ogólnie polecam kupić taką smycz. Przede wszystkim jest ładna, lekka, wygodna, mała, poręczna. Jest to wiele lepsza od smyczy z Chińczyka. No i niektóre chyba kosztuje jakieś 120 zł i są no tak samo dobre jak ta za 55. Nie wiem, łatka idzie, więc idziemy, więc widzimy się w domu i ocenię tej smyczy. I teraz chyba spacer wróciła, możemy jej spokojnie to sobie wziąć. Tak po prostu pójdzie, a my zrobimy podsumowanie. Podsumowując, zobaczmy, opłaca się taką smycz kupić, ponieważ no jest bardzo dobra, dobrze działa w ogóle wszystko. No, kolor ma czarny, szybko działa, jest leciutka, no jak mówiłem. No więc oceną dla takiej od smyczy będzie duże, ale 10 na 10 i na dzisiaj to koniec i pa pa.